Na środę 29 listopada zaplanowano 62 sesję Rady Miejskiej. Podczas niej pod głosowanie ma być poddanych 27 uchwał. Dotyczą one m.in. zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej, określenia stawek podatku od nieruchomości, ekwiwalentu za udział w akcjach dla strażaków, ratowników, przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok przyszły, a także w sprawie programu osłonowego posiłek w szkole i w domu. Pod głosowanie ma być też poddany gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także uchwały w sprawie opłat za wodę i ścieki, czy w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych Metrobusa. Kilkanaście uchwał jest też z zakresu mienia komunalnego i dotyczy sprzedaży lub dzierżawy gruntów. Szczegółowy porządek obrad dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego www.kozienice.pl oraz w naszym bloku ogłoszeń Kaka Info. Początek obrad, Środa 29 listopada, godzina 13, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego.